Siemaneczko, Łódzki Marian, ponownie. Dzisiaj zagramy sobie w grę, która ogólnie już wyszła z demo, można ją normalnie kupić. No, a ta gra to Death Life, więc tak, polska gra, polskich twórców, proszę bardzo, Polska górą. Ja gram w demówkę, żeby na razie sobie sprawdzić, czy w ogóle bym to chciał, czy jak w ogóle będę się w tym czuł. Tak jak mówiłem, gra ogólnie już wyszła, można ją kupić, nie wiem, czy to już jest taka pełnoprawna, czy to jest dopiero taka beta, czy alfa, jak tutaj na przykład, ale zobaczymy. Bierzemy sobie nową grę, zobaczymy, co to jest. Imię postaci, no tutaj generator. Marian Łódzki. Łódzki Marian. Wylosujemy sobie wygląd postaci, chociaż nieważne, co bym wylosował, i tak zawsze będę niepoprawny. A weźmiemy sobie takiego. Okej, i sobie tutaj mamy cechy postaci, 3 punkty. No, musisz wybrać co najmniej 3 cechy, no to okej. Szybko się uczy. No okej, możemy wziąć. Kreatywność. Aha, to nam zajęło cały punkt, tak? No dobra, weźmiemy to. Wybierz cechy. No i jak teraz zacząć grę? Koszulka, cechy postaci, ok, może enter. Wybierz cechy. A, jeszcze mogę. Minus 3 punkty. Aha, dobra. Weźmiemy sobie coś, co jest po jednym punkcie. Szczerość, ufność i to. No, no takie losowe. No i dobra, i co teraz? Zatwierdź? Zatwierdź. Strony internetowej, aplikacje mobilne, tworzenie gier albo aplikacje dyskupowe, niedostępne w tej wersji. Programowanie, testy zabezpieczeń, desing. Może strony internetowe sobie zrobimy, co? Programowanie. Relacyjna baza danych, strony internetowe, programowanie. Umożliwia podłączenie relacyjnej bazy danych do stron internetowych w celu przechowywania w niej danych. Przechowywania w nich danych. Zablokowany poziom. No dobra, w programowanie weźmiemy. I co mogę odblokować? Marian Łódzki. Poziom pierwszy, punkty rozwoju 3. To możemy sobie to wybrać, tak? No okej. Okay. Z drugiej strony, co mamy? Proste skrypty. Też wiadomo, trzeba, wybierz. Testy zabezpieczenia, ile jeszcze mamy? Punkty rozwoju, chyba jeszcze jeden, nie? Prosta strona internetowa i to sobie damy. Okej, okay, zatwierdź. Jakiś samouczek? O, dobra. Wielkie dzięki za kupienie, no. Pobrałem ją za darmo jako demo, ale dobra. Mam nadzieję, że będziesz się w niej doskonale bawić. Aby ułatwić ci zapoznanie się z grą, przygotowaliśmy ten krótki, interaktywny tutorial, w którym zapoznasz się z podstawowymi mechanikami. Aby rozpocząć interaktywny tutorial, kliknij w przycisk zaczynamy. Wiesz, jak grać? Że nie, no nie wiem, to zaczynamy. Pomimo, że twoja postać posiada 3 umiejętności wybrane przez ciebie podczas jej tworzenia, to niestety nie potrafi się nimi posługiwać. Aby to zmienić, musisz się ich najpierw nauczyć. W grze istnieją 3 sposoby nauki i umiejętności. Kupowanie kursów, tworzenie projektów to nauki, ulepszenie za pomocą punktów umiejętności. W tym samouczku pokażemy ci 2 pierwsze z nich. Podążaj za żółtymi strzałkami wewnętrznymi na ekranie, aby kontynuować. Co, mam tu kliknąć? Tak. No to jestem ja. Cechy postaci, no to szczerość, ufność i jeszcze to coś. Nauka. Kurs online, minus 75, a gdzie mamy kasę? A, tam, 5000. Prosta strona internetowa.
Po rozpoczęciu nauki o umiejętności musisz odczekać określoną ilość czasu, dopóki twoja postać nie ukończy wybranego kursu. Aby przyspieszyć kłopy, użyj klawiszy od 1 do 4 lub kliknij na strzałki w górnej części ekranu, aby zapulsować krew, przyciśnij spację lub przycisk pauzy. No dobra, 2, 3, 4. On się teraz uczy. Nauka nowych umiejętności i rozwój twojej postaci są jednymi z najważniejszych rzeczy w DevLife. Nowe umiejętności pozwalają ci uzyskiwać bardziej intratne zlecenia oraz zwiększają twoje statystyki, tym samym przyspieszając pracę nad poszczególnymi komponentami. Pamiętaj o tym, aby po wykupieniu nowych umiejętności nauczyć się ich na co najmniej pierwszy poziom. Pozwoli ci to wykorzystywać je w projektach oraz potwierdzi zwiększenie twoich statystyk. Możesz również przyspieszyć ten proces, wydając punkty rozwoju postaci na natychmiastowe ulepszenie umiejętności na kolejny poziom w drzewkach umiejętności. Fajnie, że coś takiego dodali, że coś tak tłumaczą. Okej. Co? Ostatnio udało ci się znaleźć wolną chwilę, aby zagrać nieco w zaległe gry wideo. Kiedy podniosłeś jedną z nich ze swojej kubki wstydu, okazało się, że jest to jedna z najlepszych gier, w jakiekolwiek grałeś. Jesteś w niej całkowicie zakochany. Ta gra jest niesamowita. Dobra, tworzenie projektów. Najpierw tu przeczytamy. Drugim sposobem na naukę nowych umiejętności jest tworzenie projektów do nauki. Oprócz nich możliwe jest również tworzenie projektów ze zleceń, a w przyszłości po założeniu firmy również kompletne własnych projektów. Podążę za strzałkami. Okej. Okay. 18 przygotowania. Zbliża się twoje 18 urodziny. Czas wejścia w dorosłość. Może to dobry moment, aby pomyśleć o zorganizowaniu małej imprezy z przyjaciółmi. Wiesz, tort, świeczki i kolorowe drinki to może być naprawdę fajna zabawa. Chodźmy do jakiegoś klubu. Zyskuję cechy poza pracą. Podejmuję decyzję klikając ten... Aha, jasne, zaproszę moich najbliższych przyjaciół. Płacisz minus 500 z konta osobistego. Podejmij decyzję klikając... Dobra, pójdźmy do klubu. Dobra, klikamy tutaj, nowy projekt, a nie możemy, a czemu nie możemy? 18, wyjście z przyjaciółmi. Wraz z grupą przyjaciół trafisz do najbardziej imprezowej dzielnicy w mieście. Wybór odpowiedniego miejsca jest trudny, ale musisz zdecydować, gdzie skierujesz swoje kroki. Chodźmy do klubu tanecznego. Chodźmy do klubu karaoke. Nie, no to tanecznego. Musisz najpierw ukończyć interaktywny tutorial. Jesteś królem, królową parkietu. Dawno się tak nie zmęczyłeś. Masz przeczucie, że następnego dnia odciski na stopach dadzą o sobie znać. Bawiłeś się jednak wyśmienicie. Zatańczyłeś chyba z każdą chętną osobą. Jesteś najlepszym tancerzem na świecie. Zdobywasz plus 70 falów. Zyskuje cechę zmęczenie. Zajebiście. Czemu nie mogę zacząć... Nadszedł czas na nieprzyjemniejszą część urodzin. Prezenty. Wszyscy zaproszeni goście zebrali się wokół ciebie i z niecierpliwości czekają na twoją reakcję. Nie możesz się doczekać, aby zobaczyć, co jest w tych wszystkich pudełkach. Otwieramy. No i co? Impreza i po imprezie. Ależ to była świetna zabawa, nieprawdaż? Wszyscy twoi przyjaciele byli zachwyceni, że mogli spędzić z tobą ten ważny dzień. Pożegnałeś się ze wszystkimi, zadowolony z siebie. Po raz pierwszy położyłeś do łóżka, jako dorosła osoba. Tak było świetnie. Tracić cechę poza pracą. A, teraz mogę robić, nowy projekt do nauki. Oto kreator projektów. Znajdziesz w nim wszystkie potrzebne opcje, które umożliwią ci tworzenie projektów i tym samym zarabianie pieniędzy oraz naukę umiejętności. W lewym górnym rogu okna znajdują się podstawowe informacje o twoim projekcie, takie jak jego nazwa oraz typ. Tworzenie komercyjnych projektów stanie się możliwe dopiero po wyszukaniu pierwszych zleceń. Aby tworzyć własne projekty, musisz najpierw założyć swoją firmę. Na prawo od panelu z informacjami o projekcie znajduje się lista dostępnych do wykonania zleceń. Poniżej znajdują się trzy listy, w których ukazane są aktualnie dostępne komponenty, komponenty przypisane do projektu oraz komponenty wymagane w wybranym zleceniu. Aby wybrać lub wyrzucić komponent z projektu, kliknij na niego lewym przyciskiem myszy lub przeciągnij go do odpowiedniego slotu. W celu potwierdzenia utworzenia projektu, kliknij na duży żółty przycisk znajdujący się w panelu z informacjami o projekcie. Aby kontynuować ten tutorial,
Będziesz musiał utworzyć swój pierwszy projekt do nauki. Okej. Okay. Fajne, fajnie zrobione. A coś mi się tu spierdzieliło. Jeszcze raz. Czemu mi nie pokazuje? Dobra, nieważne. Aby przepisać komponent do projektu, kliknij na niego lewym przyciskiem, OK. Do nauki, nazwa projektu. Dobra, to nauki. Dobra, klikam to. Stwórz projekt. Nie nauczono umiejętności. Dobry projekt to nauki. W ogóle czas jest zwolniony. Reakcja bazy danych. Relacje baza danych. Kliknij, aby przypisać pracownika. Łódzki Marian. Przez 17. Okej. W dowolnym momencie po tworzeniu projektu możesz zakończyć pracę nad nim, klikając przycisk zakończ projekt. Pamiętaj jednak, że w przypadku zlecenia oraz własnych komercyjnych projektów stopień ukończenia projektu będzie mieć wpływ na jego wynik. Ukończ projektu nauki, aby kontynuować. A to jeszcze sobie poczekamy, nie? Coś tutaj dodaje do tego? Przyspieszymy na chwilę czas. A tak. Okej, okay, poczekamy tak, żeby to zrobił na full. Co to jest? Umiejętność, zapłaciłeś swoje rachunki, okej. Okay. No trochę to robi, nie? Okej. Okay. Zakończ pracę. Zwróć uwagę na pasek energii twojej postaci. Mhm. Jak widzisz, zmienił on swój kolor po wykonaniu poprzednich akcji. Każda taka akcja w DevLife kosztuje określoną ilość energii. Jasnozielony kolor pokazuje jej obecny stan, ciemniejszy zielony maksymalną ilość, a czarny stopień przepracowania pracownika. Dostępna ilość energii będzie się regenerować podczas bezczynności twoich pracowników do osiągnięcia limitu, który obliczany jest jako różnica bazowej wartości odjąć przepracowania. To z kolei zwiększa się za każdym razem, gdy poziom energii spadnie poniżej 25%. Mhm. Aby temu przeciwdziałać, daj odpocząć swoim pracownikom lub każ im wypić napój energetyczny, który da im zastrzyk świeżej energii. Uważaj jednak, aby nie przegiąć z ich ilością. Aby zmniejszyć przepracowanie pracownika, musisz wysłać go na urlop. Aha. Możesz zrobić z poziomu stanowiska, klikając na pracownik, następnie wyślij na urlop i wybierając odpowiednią opcję. Każdy urlop trwa 30 sekund i w zależności od efektywności zmniejsza stopień przepracowania o określoną ilość, gwarantując przy tym unikatowe, losowe, interaktywne wydarzenia. Fajne. Zdobyłeś już nieco doświadczenia i umiesz wykonać podstawowe komponenty. Przyszedł czas na wyszukiwanie twojego pierwszego zlecenia. Otwórz okno wyszukiwania zleceń, aby kontynuować. Tutaj to mamy. Szukaj. Witaj w wyszukiwarce zleceń. To tutaj otwierasz twoje okno na świat i szansę na pierwszy zarobek. Zanim będziesz w stanie skutecznie tworzyć i wydawać własne projekty, to właśnie zlecenia będą twoim podstawowym źródłem dochodu. Okno wyszukiwarki zostało podzielone na cztery główne części. W pierwszej z nich znajdują się kryteria będące zakresami. Możesz w nich ustawić minimalną, jak i maksymalną szukaną wartość. Po ich ustawieniu wybrane parametry zleceń znajdują się w podanych granicach. Poniżej tych kryteriów znajdują się dodatkowe ustawienia wyszukiwania, w tym najważniejsze z nich, tylko odblokowane. Jak sama nazwa wskazuje, w zleceniach będą mogły znajdować się jedynie komponenty, które możesz wykonać w danej chwili. Cała gra jest zbalansowana wokół tej opcji i zaznaczenie jedynie jej powinno ci przynosić przyzwoite rezultaty. Jednak aby zmaksymalizować zyski i zminimalizować ryzyko porażki, warto będzie poeksperymentować z dodatkowymi kryteriami. Do momentu założenia i ulepszenia firmy wybrane będzie mogło być tylko jedno kryterium wyszukiwania, dlatego zalecamy, aby były to właśnie tylko odblokowane komponenty. Panele w prawym górnym rogu okna służą do wybierania wymaganych komponentów, które muszą znaleźć się w zleceniach. Ta opcja również odblokowywana jest w ulepszeniach firmy. Na sam koniec zostały nam do omówienia parametry samego wyszukiwania. Jego koszt, czas oraz liczba szukanych zleceń. Im więcej pieniędzy i czasu poświęcisz na wyszukiwanie, tym większa szansa na znalezienie zleceń spełniających wybrane kryteria. Póki co możesz wyszukać maksymalnie dwa zlecenia, jednak liczba ta będzie mogła zostać zwiększona ulepszeniami firmy. Spoko. Zlecenia będą jednym z twoich głównych źródeł dochodu, dlatego warto będzie poeksperymentować z kryteriami wyszukiwania, aby osiągać jak najlepsze rezultaty. Jeśli nie chcesz jednak ryzykować i być pewnym znalezienia odpowiadających ci zleceń, możesz zawsze zaznaczyć jedynie opcje tylko odblokowane. No i tak będę robił.
tylko odblokowane, ale znowu zepsute mam. W DevLive znajduje się wiele kryteriów poszukiwania zleceń. Najważniejszą z nich to tylko odblokowane, który zapewni ci jeden możliwe to figurowania komponenty zlecenia. Aby kontynuować, rozpocznij nowe wyszukiwanie zleceń z zaznaczoną opcją tylko odblokowane. Tylko odblokowane. Dobra, rozpocznij. O, mam coś. Przypisanie pracownika do wyszukiwania. Podobnie jak w przypadku pracy nad komponentami, aby wyszukiwanie zleceń było kontynuowane, musisz przypisać do niego swojego pracownika. Wybierz pracownika Marian Łódzki. Zwróć uwagę na to, że każda akcja przeprowadzona przez twoją postać zabiera jej energię. No tak, no już tutaj mamy. Po ukończeniu samouczka będziesz mógł zwiększyć jej ilość w zakładce pracownik dodaje energię w stanowisku postaci. Kontroluj jej poziom widoczny jako zielony pasek nad stanowiskiem i to ta i daj od czasu do czasu odpocząć swoim pracownikom. Jeżeli energia pracownika utrzyma się w niskim poziomie przez dłuższy czas, stanie się on przemęczony. Możesz mu zaradzić wysyłając go na urlop. No to wszystko wiemy. Zakończ. Czy na pewno chcesz... A nie, 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 nie. A on teraz... Samouczek ukończony. Udało się ukończyć twój pierwszy wyszukiwanie zleceń i tym samym ten interaktywny tutorial. Zawsze już znasz już podstawy poruszania się w DevLife i kariera w branży IT stoi przed tobą otworem. Twoim kolejnym celem będzie przyjęcie i wykonanie pierwszego zlecenia. Wynik wyszukiwania znajdziesz w panelu wiadomościach lub w menadżerze zleceń. W razie jakichkolwiek problemów możesz skorzystać z tekstowej pomocy dostępnej klikając ikony znak zapytania tuż nad przyciskiem wiadomości. Powodzenia, dzięki za pomoc. No fajnie, tylko... No niech sobie chwilę odpocznie, dobra. I tak, szukamy. Czemu w ogóle to nie działa? Czy to jest jakieś... Poczekajcie. Ustawienia. Fausing mam... Nie no, chyba fausing powinien działać, nie? Bardzo wysokie. Znów. Fausing? Wam coś tam tnie? Włączę tego fausinga. No chyba różnicy nie ma. Dobra, to czemu może teraz się pokaże... No niestety się nie pokazało, ale dobra, tylko odblokowane i rozpocznij. Przyspieszymy sobie. Ciemność, widzę ciemność. Chyba dziś nie popracujesz. Wszystkie urządzenia elektryczne przestały działać, a w gniazdkach nie ma prądu. Spoglądając za okno widzisz, że całe miasteczko pogrążyło się w ciemnościach. Pytanie co teraz? Klienci nie poczekają, bo każda ubywająca godzina to strata finansowa. Trzeba poczekać, na pewno wszystko wróci zaraz do normy. Może warto pojechać na stację pensjonową i pożyczyć generator? Wszyscy pracownicy zyskują cechę awarię zasilania. Wszyscy pracownicy... Dobra, jedziemy na stację. Na stacji benzynowej udało ci się znaleźć zieleń, ostatni generator, jednak jego cena zachęca do kupna. I tak samo jak to, że lata twojej świetności ma już za sobą. Jest stary, trochę zużyty, do tego trzeba kupić zapas benzyny. Ile to kosztuje? 2000? To za duży wydatek, poczekaj, aż wróci prąd. Minęło trochę czasu, a prądu jak nie było, tak nie ma. Sąsiedzi donoszą o awarii zasilania w całym stanie. Wszystkie generatory w najbliższej okolicy zostały już wyprzedane. Będziesz zmuszony poczekać całą sytuację. Cholera. Nic nie mogę robić. To tam zapłaciłem swoje rachunki, no fajnie. Czas mija. A on się chyba już nie męczy, co tutaj... Nastrój niezadowolony, złość minus 10, wygląd miejsca pracy plus 8, pracowity lekko przemęczony 15. Prąd wrócił, to był ciężki dni, ale dałeś radę. Mam tylko nadzieję, że tak poważna awaria nie będzie już miała nigdy miejsca. Ale na wszelki wypadek może warto będzie zakupić generator? Zobaczymy. Szukaj. A, pracownika muszę wybrać. No i mam. Dwie wiadomości, ok, zlecenie od Monster Company. Ile dostajemy mamony? Komponenty 2. Zaakceptuj. No i ok. I co teraz? Stwórz projekt. Komercyjny projekt.
Odznacz. Aha. Ja mam to wszystko wrzucić? Proste, proste, dobra. No i stwórz. Prosta strona. A tam mam to i to tutaj dodać. A, muszę najpierw to. Kurwa. To twoje matury pozostały już cały rok. Może to dobry moment, żeby zacząć się do niej przygotowywać. Wiesz, powtórzyć materiał, zrobić testy i poprzednich lat. Oczywiście, będzie to oznaczało dużo mniej czasu i energii na pracę. Może później. On tu musi projekcik pyknąć, męczy się strasznie. Nie nauczył, nowy poziom. Dobra, niech on to pyknie. Jeszcze to teraz. Wyślemy go na urlop. Kurwa, w ogóle to kończy? Tak nie bardzo, zakończ pracę. Minus 300. Witaj, dziękuję za twoją błyskawiczną pracę. Nad naszym zleceniem jesteśmy naprawdę zadowoleni, że udało ci się zakończyć ten projekt w tak krótkim czasie. Byłeś w stanie wdrożyć wszystkie funkcje, o które prosiliśmy. Niestety, napotkaliśmy pewien problem z prostą stroną internetową i mamy świadomość o istnieniu 32 bugów. W twoim projekcie niestety będziemy musieli naprawić je na własną rękę. Ze względu na to będziemy musieli zapłacić nam... No to fajnie. Trzeba go, pracownik, wyślij na urlop, wyjść wolny. Wziąłeś sobie wolne w pracy i w końcu znałeś wolną chwilę, aby spokojnie usiąść i zrelaksować się. Pewnego dnia podczas urlopu dostajesz wiadomość od grupy swoich znajomych. Może innym razem. Niech on teraz trochę się tutaj... Dobra, wrócił. Szukamy zlecenia. Tak. Rozpocznij. Teraz nam się uda. Tam gdzie tylko jest jeden komponent. Akceptuję to. Stwórz projekt. Prosta strona. Prosta strona. Stwórz projekt. Przydziel Mariana. No i to chyba pykniesz, nie? Damy czas na full. Mam tylko 1300. Już? To twoje matury. Dobra, później. Dobra, zakończ. Jak zrobiliśmy tym razem? Okej, ta 210 zarobiliśmy. Dużo. Nowy poziom. Kratos, twoja postać właśnie awansowała poziom. Kliknij punkty umiejętności. Programowanie, weźmiemy to. Ulepsz. Proste skrypty. Zatwierdź. Dobra, i szukamy zlecenia. Tylko odblokowane, rozpocznij. Przydziel go. Zakończ. Nie, szukaj. Mamy. Weźmiemy to za 250. Akceptujemy. Stwórz projekt. Komercyjny, ok. Mamy relacyjna baza danych. Stwórz projekt. Przydziel pracownika. Zdąży? Zdążył. Zakończ pracę. Cześć, dziękujemy za twoją błyskawiczną pracę nad naszym zleceniem. Okej, 250 zarobione. Okej, a teraz wyjdziemy, niech on sobie odpocznie. To twoja ostatnia szansa na powtórzenie czego... Dobra. Ucz się do tej szkoły, do tej matury. Marion, coś tam... Nie, bo teraz chcę sobie nowy projekt... do nauki. Do nauki. Pierdolimy ze wszystkim. Stwórz projekt. Stwórz projekt.
No i... Wkurza mnie to, że nie widzę tutaj nic, naprawdę. Weź się szybko wyślij na urlop. Weź wolne, żeby trochę dać energii. Nadszedł pierwszy dzień twojej matury. Ubrałeś się w swoje najbardziej elegancki strój i po raz ostatni udałeś się do szkoły. Zająłeś miejsce na końcu dużej sali i kiedy zegar wybił 9 bramę, zacząłeś zapisywać swoje pierwsze odpowiedzi. Życzę mi powodzenia. Zyskuję cechę pisania matury, traci cechę przygotowania do matury. Po kilku dniach pisania matur wreszcie skończyłeś swoją przygodę ze szkołą na resztę życia. Teraz rozdział masz już za sobą. Teraz pozostaje ci tylko poczekać na około miesiąc na... To poczekamy jeszcze na tą maturę i zobaczymy, bo... Dobra. Szukaj. Tak, tylko odblokowany, rozpocznij. Dwa. Dobra, dawaj to. Najwyżej pierdolnie. Stwórz projekt. Prosta strona i tą relacyjną. I prosta strona. No to chyba wystarczy, nie? Wynik twojej matury wreszcie nadeszły. Pomimo późnego rozpoczęcia przygotowania dało ci osiągnąć bardzo wysokie wyniki. Warto było poświęcić na to czas. Jestem z siebie bardzo dumny. Dobra. Niech to kończy to. Dobra. I teraz przeskakuj na to. Spoko gierka, ale jakoś nie trafia do mnie. Zakończ pracę. No i co? I znowu. Dobra, dziękuję bardzo. Zatrzymuję tą grę. No i tak, co ja mogę na to powiedzieć? Spoko. Może i spoko, ja bym kupił pełną wersję gry. Na ten moment do mnie nie trafia. Nie wiem, może się na tym nie znam. Nie wiem co i jak tutaj robić. No nie. Ale dziękuję za obejrzenie, możecie zostawić oczywiście łapkę w górę, subskrypcję jak wam się podobało i co, proszę, będziemy szukać dalej demek albo nagram coś już porządnego i co, widzimy się w następnej grze, tak mi się wydaje, nie? No to co, cześć, czołem, trzymajcie się i do zobaczenia.